Siemka! Czy myślicie, że brunetka taka ciemna jak ja może uzyskać na włosach kolor różowy, tylko że bez rozjaśnienia? No podobno tak! Tak mi TikTok pokazał. Właśnie zauważyłam, jaka jestem blada. Wyglądam normalnie jak wampir, ale dobra, pobiegłam szybko do Rossmana i kupiłam maskę do włosów live. Ale! Jest jedno ale! No gdzie tam lecisz? Gdzie tam lecisz? Ale nie będę w tym sama! Będziemy to robić w trójkę. Ja, Jula i Karolinka. Może Nadia się dołączy? Nie, żartuję. A zresztą czemu nie? Ona jest taka blondyna. To dopiero będzie ładny róż. Maskę zaraz pakuję, a teraz muszę siebie ogarnąć. Chyba się przebiorę, bo ubrałam dzisiaj dżinsy, bo moja pogodynka mi powiedziała, że będzie burza, że będzie zimno, że będzie lać. Lało, ale jest bardzo parna na polu, więc... przebieramy się, ale problem jest taki, że nie mam żadnych shortów. Poczekajcie, poczekajcie. Musimy oczywiście poświęcić kilka sekund filmu na moje nowe spodnie, normalnie sztos. No patrzcie na to, czy nie mega? To są szerokie spodnie. Ja tylko noszę szerokie spodnie, nie lubię ciasnych. I tutaj są rozdarte na kolanach i moja babcia się zawsze śmieje z jeansów, które są rozdarte na kolanach, bo to wygląda jakbym się normalnie wywaliła. A mam jeszcze rozcięcie po bokach. Brawo Weronika, będę farbowała włosy, co ja nie będę robić, ale przecież rękawiczek nie mam. Idziemy do biedry. Jestem już w salonie fryzjerskim. Tutaj jest moja fryzjerka. Tak, troszeczkę się boję, ale dobra. Taki ma fartuszek, bo na tyle ją stać, bo to jest dopiero nowo otwarty salon fryzjerski, który jeszcze na siebie nie zarabia. Proszę. Więc dziękuję. Tutaj jest moja pomocnica, która też będzie miała różowe końcówki, tak fajnie? Nie wiem. Nie wiem, tyle jak będzie wyglądać. Aha, dobra. Ja chcę pasemki, od razu mówię, żebyś mi tam jakoś... Pasemki. Pasemki. A przepraszam, w tym salonie są pasemki. Robimy pasemki. Pasemki. Tak, tak. Przepraszam, proszę pani, czy pani też jest makijażystką? Bo właśnie zauważyłam, że jedna kreska mi się zmyła. A po mojej twarzy widać, że jestem makijażystką? Ma pani rację. Ja nie lubię tej fryzjerki, ja jej mówię, zrób mi jedną krótką, malutką, jej daję, ona bierze całą mi. Ale na drugiej... Proszę bardzo. Nie rób mi tak na drugiej, bo to głupio wygląda. Będę wyglądała wtedy, jak sobie zrobiłam włosy, kiedy nie prostowałam, pamiętam. A nie, pani nie pamięta, bo ja przecież pani wtedy nie znałam. No nie, też będziemy robić pasemko. Tutaj jest druga klientka. Ja nie. Ty tak. Rozmyśliła się tam ta klientka, nie chce pasemek, nie chce być sztos. Chcesz pasemka? Nuna też chce pasemka. A gdzie zrobimy te pasemka, Nadi? Tu. Tutaj. Tak. Jaki będą miały kolor? Różowy? Tak. I ty też chcesz? Tak, widziałam. A mama się zgodziła, powiedziała tak możesz, Naduniu? Tak. I gdzie to będziemy nakładać? Na włosi. Na włosi będziemy nakładać, tak? Jak będziesz wyglądać? A, tak ładnie, prawda? Tak jak Vera. Będziesz wyglądała jak Vera. Tak. Jak Ika, tak? Tak, Ika. Iko! To jest taki produkt TikTok Made Me Buy It, bo widziałam ten produkt. Pani, pamiętaj, pasemka. Pasemka? Bo widzę, że ty jakoś się rozluźniesz, tam zaczynasz. Ale proszę się nie odzywać z fryzjerką. Pani, jak pani mi zrobi włosy całe rude, jak ja znajdę pani adres. A, przepraszam, żartowałam. Widziałam taką brunetkę na TikToku i ona miała no, troszeczkę jaśniejsze włosy niż ale ja. Ale tylko taki, słuchajcie, jak Bryka z tym przybiegła, to ta dziewczyna miała włosy o jeden ton jaśniejsze. Więc można powiedzieć, że kwalifikują się kolorystycznie jak włosy Weroniki. No tylko, że ja mam strasznie ciemne, ona nie miała takich ciemnych, ale miała ciemne. Ale nie miała jasnych. No, miała ciemne, ale nie miała takich ciemnych jak ja. No i widziałam, że właśnie ta maska sprawiła, że jej włosy były różowe. Nawet, że ja nie lubię różowego koloru. Ja najpierw chciałam sobie kupić maskę białą, ale myślałam, nie, halo, boję się. Więc kupiłam sobie po prostu różową. Myślałam też nad... Ała, pani ciągnie. Ała! Myślałam też nad niebieską, ale niebieskie to raczej tak też raczej nie wyszedł mi na moich włosach, więc po prostu myślałam, dobra, kupię sobie różową, niech dobra, już będzie. Dobra, cudne zdjęcie. Patrzcie, to jest dopiero profesjonalizm. Sraj taśma jako ręczniki.
Brawo! Na wypasie. Jakie ładne stworki, potworki. Full wypas, mówię wam. Wyślę mojemu chłopakowi zdjęcie i powiem mu, że pani uważaj tam, że będę ruda i zobaczymy, jaką on będzie miał reakcję. Fryzjerka ma fantazję, żebyś górę miała na Nie! Na nie! Nie! Ja znajdę pani adres. Pani tylko niech nie ma jedno oko otwarte, jak pani będzie spała. Witam panią w salonie. Zapraszam na fotel. Co będziemy robić? Włosi będziemy robić i chcesz mieć różowe pasemko, tak? Jedno? Jedno. Dobra, piątka. Tu? Tu? Czy tu? Tu. Jedno. Dobrze. Podobała ci się fryzjerka? Tak. Tak? Tak? Tak. Oj, jakie ty masz ładne. Ty ruda będziesz. Fajna dziewczyna z tej fryzjerki. A dostanę buziaka? Ale potem będziemy myć włoski, tak? Nie! Nie wolno tego, bo się zniszczy. Nie będzie pasemka na włosach. Nie dotykamy, tak? Czekamy i idziemy się... myć! Bo to trzeba wymyć, tak? I będziesz miała różowe włosy! Wow! Jaka będziesz tak... Wow! Właśnie taka będzie radość! Boisz się? No. Nie, bój się, jesteś w porządnych rękach, u profesjonalistki. Proszę bardzo, taki śliniaczek ci nałożymy tutaj. Proszę, proszę, proszę. Ja mam worek na śmieci. Tak, żeby zabezpieczyć. Żeby Karola nie poszła z różowym czołem do szkoły. Dobra, proszę mi powiedzieć, co chcesz, żebyśmy zrobiły. Tak. Pasemka, cały dół, końcówki, jak pasemka, tak jak Vera, tak? Tak. Dobrze. To. Chcesz ją czesać? To poczekaj, tylko ja sobie tu rozczeszę, okej? Okay? Już gotowe, dziękuję, dziękuję. Okej, okay. Przedzielimy włosy. Toś Karatuj. Proszę, napisz do Karoliny, że przecież sama chciałaś. No ale ja się boję. Ktoś, co się spodoba i też przyjdzie na różowe włosy do Agi. Tu, 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 tu. Smaruj tutaj. Chodź, Aga pomoże. Razem, okej? Okay? Ziaaa! Fajnie? Chcesz jeszcze? Dobra. Aga poprawi teraz, a ty i ściągniemy rękawiczkę, bo już jest brudna, dobra? Super. Jak twoje włosy? Pokaż, obróć się. Są jeszcze mokre. Wow, ale masz pasemka różowe. Gwiazda, jak ty pójdziesz do przedszkola? Jak będziesz tańczyć w przedszkolu? Na, 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 na. To. To sukieneczkę będziesz miała? Tak. Okej, okay. Piątka. Salon fryzjerski zamknięty. Już robota wykonana. Więc możemy wracać do domu na obiad. Dziękuję, to dla mnie, jak luksusowo, wow! I telefon, i AirPody, i Apple, kolejny, wow, iPhone najnowszy, tak? Dzięki! Kto do ciebie przyszedł? Aguś? Co robiliśmy? Wytrzyj buźkę, co jadłaś? Co przed chwilą jadłaś? Jajo. Kto ci kupił jajo? Aga. Aga ci kupiła jajo? Ach, ta Aga. Jak ta Aga kocha Nunę? Jak kocha Aga Nunę? O, tak mocno kocha. No, i tak rzuca jakoś, jak ściska? Co? Pokaż te swoje różowe włosy tutaj. Sam pasemka, zobaczcie, jednak spisałam się jako fryzjerka. I tak wygląda efekt końcowy. Wiecie co, nie mogę znaleźć jakby dobrego miejsca, żeby to nagrać, bo światło wszędzie jest takie troszeczkę do bani, bo mamy mnie zaskoczę, bo za chwilę będzie burza, Karolina mnie też maskoczę. Karolinko, chodź pokaż swoje włosy. One rzeczywiście są różowe takie. O. Ja się odwrócę, będzie lepiej. Ja jej zrobiłam więcej pasemek, a dodatkowo została nam jeszcze resztka w opakowaniu, więc stwierdziłam, że pójdziemy na całość i zrobimy więcej tych pasemek różowych. I one prezentują się tak. I faktycznie, że Nadia mi rozlało picie. I faktycznie, zobaczcie, one są różowe. Tak jak na TikToku, tak jak Weronika widziała. Podobają ci się? Tak. To co się fryzjerce należy?
O, a jeszcze przytulas. Nie? A ja? Ty mi dałaś już buziaka, ale może dać mi jeszcze jednego.